Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i zapraszam na filmik, w którym pokażę, jak zrobić taki stroik na grób z kwiatkami z Biedronki. Zobaczcie, jakie przepiękne kwiatuszki w Biedronce dostałam. 14,99 taki bukiecik. I tutaj chciałam jeszcze Wam pokazać, żebyście zwrócili uwagę, czy są wszystkie kwiatki, bo jest 5 łodyżek i na każdej łodydze są kwiaty. Ja niestety kupiłam 3 takie bukieciki i na jednym, o proszę bardzo, kwiatka brak. Więc szkoda, bo jednak każdy kwiatek to jest dodatkowa dekoracja. I ja dodatkowy element właściwie dekoracji, tak? I zobaczcie, ja cały ten bukiecik, każdą łodyżkę odcięłam i mam pojedyncze takie kwiatuszki. I teraz mam tutaj taką srebrną, tą gąbkę, może zacznę od tej gąbki. Gąbka została mi po poprzednim stroiku w Action, kupiłam za 2 zł taką gąbkę i to jest kawałek, który został. A tutaj na spodzie mam srebrną pokrywkę ze słoika, miałam w tym słoju herbaty i stłukł mi się. Została taka podstawka, której nie wyrzuciłam i akurat ją wykorzystam do stroika na grób. Więc zobaczcie, mam tutaj tuję, mam bluszcz i tak naprawdę postanowiłam nic więcej nie kupować do tego stroika na grób i w następnym filmie pokażę Wam też, będę robić bukiet do kompletu, więc tak, żeby na nagrobku postawić i stroik, i bukiecik do wazonu. Więc kupiłam 3 takie bukiety w Biedronce po 14,99, także zobaczycie. Tu je mam z ogródka, więc nie chciałam już nic więcej kupować. I zobaczcie, w tą gąbeczkę biorę sobie te 2 najdłuższe gałązki na przeciwległych stronach i tak naprawdę już na oko po prostu sobie wbijam te łodygi optycznie, żeby wyglądało, że jest mniej więcej równo. Więc mam tutaj gałązki poodcinane i zobaczcie, naprawdę tutaj żadnej filozofii nie potrzeba, żeby zrobić taki stroik, bo później będziemy zatykać tak naprawdę wszelkie możliwe jakieś prześwity, żeby wypełnić ten środek. I wierzcie mi, że każdy z Was naprawdę jest w stanie zrobić taki stroik. Nie potrzeba też do tego żadnych jakichś specjalnych umiejętności, aby na oko było dobrze. Naprawdę wierzcie mi, też nie robimy tych stroików na jakieś konkursy. To ma nam sprawiać przyjemność, że my robimy. Ja też nie jestem żadną florystką, więc jeżeli tutaj ktoś, jakiś florysta zaraz będzie mi zarzucać, że coś robię źle, to naprawdę ja robię na tak, jak mi się wydaje. Tu brakuje gałązki, to ją sobie wetknę. Tutaj brakuje i na oko optycznie, żeby to ładnie wyglądało. I tyle. Jeżeli jest inna zasada robienia, ja pokazuję tak, jak ja zawsze robię, to się zawsze sprawdza. I tutaj też chodzi o to, żeby nie wydawać jak najwięcej pieniędzy, tylko żeby zrobić coś fajnego, mniejszym kosztem. Bo teraz naprawdę wszystko tak w górę poszło, że to jest przerażające, to co się dzieje z cenami w sklepach. Więc oszczędności tak naprawdę szukamy wszędzie. Tutaj mam kilka gałązek bazi i zobaczcie, zrobiłam sobie bukiecik i tyle. I teraz będę jeszcze dodawać sobie gałązki, żeby to wypełnić. I naprawdę mamy zrobioną dekorację. Także to nie jest nic takiego skomplikowanego, a na grobie będzie bardzo ładnie wyglądać. Tu mam jeszcze jakieś gałązki przeróżne, to tak dla ozdoby można dodać. Gałązeczki te, które miałam w domu, także nic specjalnie też nie chodziłam, nie szukałam. Bardzo ładnie wyglądały i żałowałam, że do bukietu, który w następnym filmiku będzie bukiecik,
Żałowałam, że nie miałam gałązki z leszczyną. Leszczyna przepięknie kwitnie, że ma te kotki takie długie i one by świetnie wyglądały w wazonie. W wazonie z kwiatami. I zobaczcie, tutaj mamy strojek gotowy, jeszcze sobie dodam trochę bluszczu. Bluszcz rośnie mi na tarasie, więc też sobie obcinam i mam do bukietów, do stroików. Tak samo jak i na grób, zawsze dodaję ten bluszcz. Bluszcz bardzo długo jest zielony, więc bardzo się opłaca po prostu, bo to jest długo zielone. Także jak widzicie, strojek mamy gotowy. I tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach. Zachęcam Was bardzo gorąco, bo codziennie są nowe dekoracje. Dekorujemy wiosenne dekoracje, wielkanocne dekoracje. Możecie wejść na kanał, zobaczyć, popatrzeć, jak dużo tam rzeczy już jest. I zobaczcie, mamy gotową dekorację i mamy piękny stroik. Ten stroik jest naprawdę taki, on nie jest maleńki. Metr na pewno ma, więc taki idealny, bym powiedziała. I zobaczcie, tutaj naprawdę możemy sobie jeszcze popoprawiać, gdzie jakiś prześwit jest i tyle. Stroik gotowy. Zaraz pokażę Wam też, na podłodze go położyłam, żeby było tak lepiej widać, żebym go mogła bardziej tak objąć. Ale wydaje mi się, że jest fajne. Bardzo ładne te bukieciki są w Biedronce, więc jeżeli macie Biedronkę obok siebie, to 15 zł jeden bukiecik kosztuje. Wydaje mi się, że warto. 5 łodyżek z kwiatkami, zawsze można coś wykombinować. Tutaj w tym stroiku jest 5 takich kwiatków, tylko że ja zmieszałam i różowe, i białe. Ale naprawdę możecie kupić sobie jeden bukiecik i taki stroik zrobić na grób. Spokojnie, czyli 15 zł by naprawdę wystarczyło. I tutaj jeszcze sobie po bokach dodam jednak te kwiatki, więc zobaczcie. Ja je jeszcze tutaj po prostu włożę, żeby to było bardziej takie wydłużone. Ja dziękuję Wam bardzo i zapraszam na film z bukietem.